Daniel Goebel. No to proszę bardzo, weź mikrofon, bo my mamy telewizję niecyganioną, Francisco. Jan Sanikowski się przedstawię. I jestem tutaj tylko dlatego, że Jacek mnie zaprosił, bo wierzę w niego, w jego talent i w jego kolegów. Proszę bardzo, powiedz mi coś na temat twojego kolegi. Oprócz tego, że jest good looking. Jesteśmy wprawdzie na innej wystawie, ale chciałem przedstawić Daniela Goebla, jednego z zaproszonych malarzy, artystów do Znaków Miasta. Także projekt Znaki Miasta, brakujący artysta, odnalazł się na innej wystawie. Może zechce powiedzieć parę słów o sobie. To w ogóle była taka sytuacja, że... No nie wierzę w przypadki, ale to akurat te obrazy, które zostały jakby zaproszone na ten projekt, były takim jakby zakończeniem pewnego elementu, który robiłem wcześniej kilka lat. I one jakby się doczekały tego, że mogę po prostu spojrzeć ludziom w oczy. Może pokażemy pracę Daniela ze Znaków Miasta. Widać jakoś, tak? Widać. No ja się cieszę, że jeden z członków waszej grupy, Jacek, tutaj dzisiaj też eksponuje swoje prace. Widziałeś jego obrazek? Tak, tak. Szczerze? To tak. Pokaż mi, gdzie jest, sprawdzimy. Jacka? Tak. Tutaj po lewej stronie. To udowodnij, no bo to wiesz, każdy mówi tak, a właśnie to jest prawda. Te dwie prace. No właśnie, bo wiesz, on taki skromny, nie mógł nic o nich powiedzieć, to może ty skomentujesz jego pracę. No dla mnie to jest po prostu czysty impresjonizm. Ale to jest moje zdanie prywatne. Natomiast no, widać takie duży szacunek dla koloru. Ten kolor jest potraktowany w taki sposób, no tak jak powiedziałem, z szacunkiem, że nie ma tutaj takiej przesady. Niektórzy malarze używają, że tak powiem, kolorów z tuby. Tutaj widać, że ta kolorystyka gra. No to góra jesień, dół wiosna. Dół wiosna? Tak, ten dolny to taki bardziej wiosenny, natomiast tam to już wczesna jesień. A teraz, żeby za ten wywiad troszeczkę po francusku, tu mam przerwę, mam kamień na wizję. Nie lałeś wody, prawda? W tym szczerze mówię. Nie. Tak, bo ja tu widzę wodę, nie wiem, czy widzisz, dlaczego gra słów. Tu jest dużo wody w tym obrazie. Jest bardzo trudno uchwycić refleksy, światło, wibracje. Te obrazy żyją, prawda? No tak. Wszystko. Te liście po prostu pływają po powierzchni. Ja bym wolał zmienić temat, ponieważ właściwie może zechciałby Daniel powiedzieć parę słów o swoich obrazach praskich. Tych, które były w Znakach Miasta, bo to może się... Dobrze, korzystałem z tak prestiżowego miejsca. Tu właśnie pokazuję katalog, w którym jesteś. To była bardzo, moim zdaniem, ważna akcja, dlatego że Praga według mnie stanie się niedługo kultowym takim jakby miejscem w Warszawie, gdzie wszyscy artyści będą się spotykali. No chyba już jest. Już nie jest. Chyba już jest. W każdym razie, cóż mogę powiedzieć, no, mi się wydaje, że to tak jakby miasto mnie zaprosiło, bo w ogóle pierwszy obraz, który był namalowany z tego cyklu, był zamówiony przez praskiego restauratora. On chciał obraz, który będzie wizerunkiem jego restauracji i miałem dowolność jakby tematu i zaproponowałem, że to będzie ulica Ząbkowska. Słynna Ząbkowska, tak? Tak, bo on właśnie na Ząbkowskiej. To jest restauracja Łysy Pingwin. I ten duży obraz, ten pierwszy obraz, który właśnie zawisł w tej restauracji, właśnie widzę, że cały czas tam jest. On jakby już wrócił z tą restauracją. On jest po prostu na wejściu i widzę, że tak powiem, osoba, która zamawiała, to jest z tego zadowolona. I to jest jakby pierwsza praca, która powstała z tego cyklu. I potem jakby pociągnąłem ten temat, bo jakby ta Praga mnie zaraziła w tym momencie tą stylistyką, którą zaproponowałem w tym obrazie. I potem powstał taki cykl różnych obrazów. Właściwie wyszukiwałem sam takie fragmenty, może nie tyle popularne, na przykład ulica Mała, która jest bardzo ceniona przez reżyserów, przez filmowców, ponieważ jest taką pełną XIX-wieczną zabudową. Natomiast jak się spojrzy na to zupełnie z innej strony, zwłaszcza w nocy, będę cały czas kontynuował ten i drążył ten temat, że Praga jest po prostu cudowna nocą.
W dzień tego nie widać, ponieważ jest mnóstwo zniszczeń, nie była restaurowana, mało jest tych jeszcze tych sygnałów, kiedy ona budzi się do życia, natomiast w nocy tego nie widać, w nocy po prostu widać całe jej piękno, widać po prostu całą tą jej strukturę. Czyli musimy zrobić następną część, drugą wywiadu, zrobimy w nocy, tak, Jacku? Tak. Dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś, że mi przedstawiłeś brakujące ogniwo do naszego filmu o znakach miasta. Kogo jeszcze nie mamy, o kim chcielibyś się wspomnieć? To znaczy, jeżeli chodzi o ten projekt, to właściwie no wszyscy, bo Jola Dudera była ostatnio, to przy mnie jest komplet. Jest komplet, tak. Czego byście sobie życzyli? Ja bym sobie życzył, żeby to, co zaproponował Jacek, właściwie ojciec chrzestny tego projektu, żeby to dziecko rosło. Żeby to dziecko rosło z roku na rok i żeby może i nowe osoby wstępowały do tego projektu i żeby to było też zaproszenie dla nowych twórców. Z różnych dziedzin, nie tylko może z wizualnych, ale może też z tych wszystkich jakichś takich nowoczesnych, pokrewnych sztuk, które w tej chwili rosną. Coś, co by bardziej jeszcze spopularyzowało to miejsce i coś, co pokazałoby, jakie to miasto może być piękne. Bardzo nie powiedziałem. No, dobra, dzięki.